podstawowym zadaniem jest faktycznie ta informacja turystyczna, ale oczywiście także dbanie o to, aby tutaj te zasady parku kulturowego były przestrzegane. To, na czym najbardziej się w tej edycji skupiamy, czyli emisja hałasu i właśnie biorąc pod uwagę lokale rozmieszczone na Starym Mieście, które emitują całkiem sporo hałasu, głównie ze względu na muzykę. Nasza rola wygląda tak, że po prostu mamy obowiązek poinformować tych przedsiębiorców, że no, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, że ten hałas powinien być jednak niwelowany i nie jest to zgodne z przepisami parku kulturowego. Ja najbardziej lubię właśnie tą część z informacją turystyczną. Mnie bardzo cieszy rozmowa właśnie z ludźmi, jakby rozmawianie z tymi turystami, pomaganie, no bo to są takie no, zagubione duszyczki, które po prostu trzeba pomóc. Bardzo mili ludzie się trafiają, naprawdę też porozmawiają, zadzą pytania, są bardzo ciekawi po prostu miasta. To bardzo fajne uczucie, wtedy kiedy się chodzi wśród tłumu turystów, krakowian, patrzy się jak to miasto żyje. Ci helpersi to są ci, którzy mają pomagać. Z jednej strony informują, mówią gdzie można zobaczyć coś fajnego, gdzie można sięgnąć ciekawej informacji, ale wtedy też kiedy turyści, goście, których strasznie w Krakowie kochamy, łamią pewne reguły, delikatnie, dyskretnie, ale niezwykle skutecznie zwracają uwagę, że Kraków jest miastem przyjaznym, ale miastem, w którym obowiązują pewne reguły.